Panie i panowie, witam w kolejnym odcinku z Minecrafta Skyblocka razem z Dominiką. Hello, hello Dominika. Hej. Masz. Ej, ty. A masz. Ej, Dominika. Miało dobra, czekaj, stop, bo słuchaj. Wszyscy są na pewno bardzo ciekawi, co tu się w ogóle wydarzyło i dlaczego to wszystko jest zupełnie inne niż było. Chodź, Dominika, musimy pokazać im, co tu się pozmieniało, bo mega dużo. Widzę, że już drzewko wyrosło. Powiem wam tak. Generalnie rzecz biorąc, strasznie się uzależniliśmy od tego Skyblocka. Graliśmy cały czas, ze 3 godziny graliśmy dzisiaj. Nie mogliśmy tak po prostu przestać. Także jak widzicie tutaj, w tym miejscu, to był ten spawn, który pamiętacie z pierwszego odcinka. No, zmieniliśmy tutaj kilka rzeczy, zrobiliśmy pięterko, jak widzicie na górze. To wszystko zmieniliśmy. Dużo pozmienialiśmy, w sumie bardzo dużo pozmienialiśmy. A generator został taki, jaki był. No, po prostu. Mhm. Nic się nie zmieniło w generatorze. Ale Dominika, co tam jeszcze się zmieniało? Chodź, pokaż. O, zrobiliśmy sobie tutaj mini ogródek, na którym rosną na razie tylko drzewka. To prawda. Jak widzicie, no tutaj mamy trawkę, tutaj planujemy zrobić domek, ale to jeszcze nie teraz. Teraz zobaczymy sobie tutaj mościk, oczywiście, tak jak w poprzednim... O, kaktus! Trzeba kaktusa ściąć! Dominika, to kaktus wyrósł już na 3. Trzeba zaraz to puścić ściąć, ale zanim w dzisiejszym odcinku planujemy zrobić coś epickiego, bo zbudujemy Dominika mob grinder. Co to? O, idzie do nas. Nie, co to o. Jest? To kurczak czy zombie. Czy to jest zombiak na kurczaku? O nie, to zombiak na kurczaku! Co jest grane? O Boże! Dobra, ty w ogóle słyszysz w słuchawkach, jak on warczy groźnie? Nie, czekaj. Ja słyszę. Słyszę! Wiesz jak... Dobra, Dominika. A, tutaj jeszcze to. Patrzcie na to. I zróbmy to teraz już, w tym momencie, bo ja już się przygotowałem. Zobacz tylko. Proszę, Dominika, żebyś wzięła wszystkie rzeczy do inwentory swojego. Ponieważ tutaj, jak widzicie, będziemy mieli, słuchajcie, składzik. Będziemy mieli składzik, może, nie wiem, zbrojownię i tak dalej. Wszystko po prostu się da. Będziemy mieli tutaj wszystko fajnie posegregowane. The next morning. Teraz jest perfekto. No i co? Jej. Tabliczkę. Daj mi drewienka trochę, proszę. Dobra. Ile chcesz tego drewna? Jeszcze. O Jezu, jaki ty jesteś Masz. O tak. Dawaj, no już tyle wystarczy. O tak, widzicie ile my mamy drewna? To jest właśnie zasługa naszego pięknego sadu. Jak to robimy? Może zrobimy tutaj tak. O, tutaj zrobimy. Tu my zrobimy jedzenie. Drewno. Tutaj będzie drewno. Tutaj zrobimy kamień. Tutaj zrobimy... To ja już chowam. Moby. Ponieważ dzisiaj będzie mob grinder, więc już mamy przygotowane tutaj na moby. Plus jeszcze dodatkowo kilka rzeczy mamy. Dobra, co my tutaj damy? A few moments later. Inne. Nie mogę nic wymyślić, więc dałem inne. Trudno. Inne. Niech będzie. Dobra, to skoro tam mamy ten, to możemy też od razu wziąć crafting table tam, bo po co tutaj? Po co nam tutaj crafting table, jak możemy mieć w składziku i od razu, wiecie, nie będziemy musieli łazić nigdzie. O, tutaj na razie sobie ustawimy. Przyda się więcej piecyków, więc od razu zrobimy. Raz. Dwa. Trzy. Nie wiem, ile nam wystarczy. Zobaczymy. Może tak. Dobra, niech będzie na razie tak. Tak jest git. Więc mamy zbudować mob grinder, tylko w którym miejscu? Dobra, ja się już przygotowuję. No dobrze, mob grinder to jest, Dominika, taka maszynka do spawnowania potworów i potem, które będą spadać i same się zabijać i dzięki temu na dole będą leżeć dla nas itemy, które będziemy potrzebować, takie jak mączka kostna, dzięki której możemy na przykład zrobić, żeby drzewo od razu wyrosło. Żeby zrobić mob grinder, to najpierw i tak musimy iść do piekła, ponieważ tam powinniśmy znaleźć drugie wiaderko z wodą. Okej. Więc w ten sposób zrobimy, słuchaj, nieskończone źródełko wody i dzięki temu będziemy mogli zbudować mob grinder, ponieważ woda jest potrzebna, żeby moby spadały na ziemię. Meanwhile. Dominika, jak się robiło portal? Musisz ustawić tak, chodź. A w którym o, palą się! O nie, mały zombiak się pali! Czekaj, trzeba go uratować, uratujmy go! Szybko! Umarł? Już? Nie, żyje. Chodź do nas, chodź do... Nie! O, spadł. O nie, biedny. Rozwalisz... A kurczak żyje dalej. Rozwalisz kamień. Niewierny. Proszę. Dziękuję. Niewierny powód. Kurczak, chodź do nas. Chodź. Ja ci pomogę. Nie, tam pająk niech sobie zostanie tam. Chodź. No dawaj, kurczak. Chodź do nas. Kurczak, szybko. Chodź. To będzie nasz przyjaciel, kurczak. O, idzie tutaj. Chodź, no już, jeszcze jeden tylko. Jest, mamy go. Zamykaj, szybko. Szybko. To jakby co, ty nie jesteś w więzieniu, tylko ten. Tylko jesteś naszym nowym przyjacielem. Nie bój się, spokojnie. Wiem, jak go nazwiemy. Jak? McNuggets. No, dobra, niech będzie. Dobra, idziemy do piekła. Tak, będzie kozacko. Ej, może zrobimy takie schody mega wysokie.
Trzeba będzie jakoś zamknąć tutaj, żeby potwory nam nie przychodziły. Dobra. Dobra! Buduję! To chyba tak było? Potem tak? Teraz tak, tak. I to chyba jest portal do piekła. Tak powinien chyba działać. I teraz powinniśmy to jakoś zapalić. Lawą. Lawą? Właśnie lawą, tak, tak, no. tak, lawą. Lawą, dokładnie tak. Ja czuję, że zaraz się zapali. Za chwilkę będzie się paliło drewno, na pewno. Uwaga. Nie, no dawaj! No. Co? Jaki pech, no, największy. Nietoperz za tobą, uważaj. Co to było? Co to było? To nie jest nietoperz, to jest jakaś płaszka. Co to jest za potwór? Nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem! Palę się, mam wiaderko! O Boże, Piotrek, masz wiaderko i się palisz! Co to było? Idziemy walczyć! Dominika, lecimy walczyć, gdzie on jest? Ale go ciężko zobaczyć. Ja sobie zrobiłam kolejny miecz. Chodź tu, no to rebyczku, terre! Jest, zabiłem go! Idę do ciebie! Błona fantoma? Nie wiem, co to jest, ale może się kiedyś przyda, na pewno tak. McDougat, coś nie działa ten twój portal, o co chodzi? No zrobiłem dokładnie tak, jak chciałeś, no. Naprawdę dobrze zrobiłem, nie wiem, o co ci chodzi, no. No nic nie działa, no zobacz, no. Nie przyjdzie. Dobra, nie, to nie przychodź. Nie, to nie. Much later. O. Może. Czemu ty kamień się tutaj pali, a nie portal? Czemu? I drewno się nie pali, tylko kamień, o co chodzi? No nie, no teraz musi się udać, no. Dawaj. No zapal się, obsydian! Dobra, chyba będę musiał dodać trochę drewna do ognia. Dobra. O jest, jest! Udało się! Mamy to! Jest! Wiedziałem! Jezu, tyle oczekiwania! Dawaj, idziemy tam już! Uwaga! 3, 2, 1! Dawaj! Razem się przeniesiemy! Czuję się jak w galaret. Gdzie my jesteśmy? Wow! O, jesteśmy w piekle! I patrz, co my tu mamy? O nie, czekaj, nie skacz! Dominika! Nie skaczę, nic nie robię. Potrzebujemy kamienia, musisz wrócić się i przynieść nam kamień, żeby się podbudować. A few moments later. Skacz tu do mnie, teraz. O, dobra, sprawdzamy, co tu jest. Uwaga. 3, 2, 1. Jest, mamy drugi lód! Tak, będziemy mieli nieskoczone źródełko. I mamy trzcinę i sadzonkę brzozy. Brzozę mamy, super, dobra. Biorę grzybka, bierzesz grzybka. Bierzemy grzybka i dawaj. Wracamy się. I robimy mob grinder. Chodź, teraz trzeba zamknąć tutaj ten portal właśnie. Żeby teraz nikt nie wyszedł z niego. O. I teraz mamy nieskończone źródełko. Gdzie zrobimy nieskończone źródełko? Dobra, i tutaj robimy. I wiaderko jeszcze, kurczę. Dobra, i stawiaj tam lód. W naszym bajorku. Dobra. Uwaga, powinno się udać. Tutaj pyk i tutaj pyk. Uwaga. Tak! Mamy nieskończone źródełko. Mamy nieskończoność wody, Dominika. Patrz. Wow. O nie, wow. Żeby lawy nie zalało. Ej, coś zepsułem. Coś jakby zrobiłem, że tu jest bardzo dużo wody. Co ja zrobiłem, no? Muszę... Chciałeś wszystko umyć. Umyć nam McNuggetsa. A gdzie jest McNuggets? Właśnie. Nie wiem. A co jeśli wszedł do portalu i jest teraz w piekle? Ej, naprawdę nie ma McNuggetsa. No nie ma go. Dobra, zrobimy to inaczej. Zrobimy w ten sposób. Robisz nam basen? Mhm. Okej. Okay. No i teraz mamy dopiero basenik z nieskończonym źródełkiem. Tak jest, zadanie wykonane. Także my robimy teraz mob grinder tam, w tamtą stronę, a wy zobaczcie już, jak to będzie wyglądało po zakończonej robocie. Wam pokażę po prostu, co jak wygląda. Idziemy budować. Dobra, Dominika, nie zbieraj już kobla, ponieważ mob grinder, jak widzisz, jest już skończony i gotowy. Już? Już. Wreszcie. Czas na... Super. Słyszę tutaj, że jest potworów tak mnóstwo. Widzę creepera na górze. To mamy mały problem, Dominika, ponieważ... Jaki? Czekaj, gdzie to ja mam rozwalić teraz? Tu. O! Jej! O! Działa! O nie! Ale, o nie! O ja! No tak, działa. Dobra, ale działa w każdym razie. Tylko teraz tak. Jej, ale ich spada. Teraz muszę i tak zebrać wszystko i wrócić na górę, żeby zrobić... O Jezu, żeby rozwalić to wszystko. Co tu jest? No w końcu rozwalone, no idź ty, kurde, co za...
Działa, jej. Działa wszystko. Działa jak trzeba. Zobacz, ile my tego mamy teraz. Tylko teraz tak, musimy to obtoczyć jeszcze dookoła. Problem, żeby te itemy się żebyśmy nie tracili. Wow, ale ich dużo spada. Żebyśmy nie tracili itemów. To jeszcze cobblestone trzeba. Mamy jakiegoś kobla, czy już wszystko tak, zupełnie? Nie, jeszcze jest w skrzynkach. Trochę tam podkładałam. Dobra, idę, zobaczę. Gdzie dobra. Tu jest. Nie, nic nie ma. Nie? Wszystko zabrane. Wszystko. Zabrałeś? Nawet nie wiedziałam. Nie zabrałem. Nie zabrałem, ty mi przyniosłaś przecież, jak robiłem grindera. Dobra, szybko wykopiemy. I słuchajcie, mob grinder jest wykonany. Działa perfekcyjnie. Zaraz zobaczymy, przetestujemy go. Zobaczymy dokładnie, w ile minut, ile rzeczy zdobędziemy. Moments later. Dobra, wykonane wszystko, więc zróbmy teraz testa. Zobaczmy dokładnie, w ile minut, ile itemów dokładnie zdobędziemy z tego naszego mob grindera. Więc uwaga, odkładam wszystkie rzeczy. Tutaj to, drewienko. Ile ja mam w ogóle strzał i... O, kości. Wszystkiego. Dobra, uwaga, teraz dawaj. Wszystko to wezmę i wyrzucę. Jak spadają. Dobra, czas start. Od teraz, 10 minut dokładnie i zobaczymy, ile będziemy mieli itemów za 10 minut, także zaraz wracamy. No więc jesteśmy z powrotem i zobaczcie, jak prezentuje się nasz loot. Ile rzeczy mamy w ciągu dosłownie 10 minut? Mamy 58, po prostu cały stack strzał, cały stack kości. Jedno tylko oko? Pająka? Dziwne. Mało pająków tam się spawnuje najwyraźniej. W każdym razie, mamy, słuchajcie, nie no, w sumie mamy się dużo tych, dużo nici. Dominika? Co tam? Masz. To jest ten, to jest cukierek. Chcesz? Zjedz sobie cukierka. O, nie, nie chcę. No zjedz cukierka. Nie. Dlaczego? To daj mi, to ja zjem sobie. Zatruty. To ja zjem cukierka. Nie jest zatruty, daj. Dzięki. Pyszny cukierek. Ups. Oh. O, jednak był zatruty. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. My się żegnamy już z wami i widzimy się w następnym odcinku. Na razie. Pa, pa. Subskrybujcie, łapkę w górę i kod zipek, jeżeli gracie w Fortnite. Hej. Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka, cześć!